jestem zwykłym człowiekiem, nie wyszło to nie wyszło, przynajmniej próbowałam. Jeszcze miałam mały dylemat, nagrywać to wideo czy nie, bo jednak ta głodówka mi nie wyszła. Cześć kociaki. Poszłam do fryzjera, ale mnie zawrócili, bo trzeba było mieć maski. Wróciłam od fryzjera i tak sobie myślę, że zadbałam o swoje piękno zewnętrzne, ale tak naprawdę to zewnętrzne bardzo często bierze się od wewnętrznego i nie tylko chodzi tutaj o jakieś tam duszę czy duch, tylko w dosłownym znaczeniu od piękna wewnętrznego, czyli od czystości tych naszych jelit. I pomyślałam sobie, ponieważ Malta jest jednym z najgorzej odżywiających się państw, statystycznie, przynajmniej w roku tak było, jak wyjeżdżaliśmy. I wiecie co, czuję się to, po czasie, po tych 2 latach. Taka ciężkość, to wszystko, co się tam nazbierało i wymyśliłam sobie, że zrobię sobie taką 3-dniową głodówkę. Kiedyś robiłam w życiu tylko raz, nie jadłam przez jeden dzień absolutnie niczego, tylko piłam. I efekt był super, zachwycona byłam po prostu. Chociaż niektórzy mówią, że nie ma jednodniowej głodówki. Odezwijcie się, znawcy głodówek. A propos tą głodówkę chciałam zrobić z takim oczyszczeniem też jelit. Z grubej rury pojechać. No i sobie tak myślę, ale ponieważ jestem mamą karmiącą, poczytałam i doszłam do wniosku, że taka, że nic nie będę jadła i będę karmiła, to nawet nie chodzi o to, że nie wytrzymam, tylko podczas głodówki nie jecie i tam z tych komórek, z organizmu wychodzą te toksyny, które się nazbierały. Ja nie wiem dokładnie, gdzie one tam, czy to nie zaszkodzi dziecku, tak? Więc przedyskutowaliśmy z mężem. A ty jak jesz sama owoce, to tak jakbyś głodowała. Tak? No, komórki się zachowują tak samo. I on powiedział, że jeżeli jeść owoce tylko, to trochę tak jakby była głodówka, ponieważ organizm nie jest przeciążony, nie jest cały czas bombardowany. No wiesz, nie są pod gradobiciem obowiązków. Właśnie, no właśnie, właśnie. Takie jedzenie. Cukrami, tłuszczami, mąką, bo to głównie chciałam odstawić. Nawet nie tyle tam chodzi, żeby nic nie jeść. Nagrywałam w międzyczasie, co jadłam i zobaczcie, jak przeżyłam, jak to było. A dla tych, co powiedzą, że jeszcze przestraszą, że to jest narkotyk albo coś takiego, bo to jest takie jednak pierwsze skojarzenie, że dajesz sobie do koktajlu jakieś konopie. No co się śmiesz? Taka prawda jest. Powiedz o tym bardzo. O konopi. No konopia kiedyś była powszechnie stosowana. Robiono z konopi koszule, na przykład liny, wszystko robiono z konopi. A Terence McKenna powiedział o konopi, że tak jak ludzie ewoluowali do pary ze zwierzętami, na przykład z psami, psy są przystosowane do ludzi w jakiś sposób, tak samo konopia jest przystosowana do ludzi, bo konopia towarzyszyła nam przez tysiąclecia i... Czekaj, szukam, gdzie tu jest to CHC w składzie. THC free. Także inaczej by tego nie dopuścili do... Jest zapisane tutaj. THC free. Czyli tej substancji, która powoduje te wszystkie rozrywkowe rzeczy, to tutaj jej nie ma. Ona jest jakby wyjęta, tak? I to jest samo białko. Tak. A, to już nie jest tak. To teraz już... Traciło całe romanty. Tak. My robimy, zobacz, może tu ogłosić skład. Tu są zamrożone truskawki, banany. To zielone to jest co? Spirulina. To żółte. To jest dzika róża, czyli dzika witamina róża. C. Jakieś białko konopne, tak? Białko konopne. Konopne i to wszystko zalewamy jakimś tam Alpro. Trzynasta 3. I mamy taki obiadek, suszone mango i troszeczkę melona. A kto mi podkrada? Antynia, kto melona podkrada? Kochany, masz. Tak, wykałaczką. Yeah, that's healthy. Tak, takie coś obiad... Jeszcze
pomyślałam, że jakby na bezludną wyspę coś można było jednego wziąć, to ja bym wzięła to, bo to jest po prostu mega pyszne. To jest też cholernie drogie, dlatego mąż mi kiedyś wydzielał po 5 sztuk dziennie, ale nie dlatego, że mi było szkoda, tylko dlatego, że ja zjadałam to naraz i potem było mi tak troszeczkę, no to jest jednak za dużo, to jest bardzo dużo błonnika. Kilka pomidorków, bo chce mi się coś słonego albo takiego, wiecie, bardziej niesłodkiego jak owoce. I chodzę do lodówki parę razy, otwieram, zamykam. I no oczywiście bym najlepiej je zjadła z czymś takim bardziej chlebem albo jakimś serem, ale zjem same takie, zobaczymy jak będzie. Zakończenie pierwszego dnia, dzieci już śpią. Byliśmy na bardzo długim spacerze. I dzieciaki pierwsi padli, a ja miałam dużo siły. W ogóle nie chcę mi się jeść, jadłam to suszone mango i to chyba najbardziej było takie sycące. I to wszystko. Myślałam, że będzie gorzej. Na pewno pomaga gorąco, bo to jest bardzo gorąco i nie chcę się jeść tak mocno. Ale czuję się w ogóle super, nie mam najmniejszej ochoty. Za każdym razem jak podchodziłam do lodówki, to łapałam się na myśli, czym to było powodowane i to zazwyczaj jakimś takim niewielkim, ale zdenerwowaniem czy jakąś taką negatywną myślą i chciało mi się to czymś zapchać albo po prostu jak gdyby tak naprzyjemnić się. Także cieszę się, że pierwszy dzień tak fajnie minął. Zobaczymy jak będzie dalej. Jest rano, stan bardzo dobry. Absolutnie nie chcę się jeść, bardzo dobrze się czuję i zaraz będę sobie robić to przeczyszczanie całego żołądka. Roku teraz to jest taki temat modny, bo dużo gwiazd nawet zaczyna sprzedawać pod swoim jakby nazwiskiem coś takiego, jakieś tam, pamiętam, hollywoodzka aktorka, jakieś tam kawowe lewat. Wiem, że tak wiecie, to dziwnie brzmi i wygląda i może kogoś to przestraszy, ale słuchajcie, straszne to jest nie dbać o siebie i zamykać oczy na to, co tam się w środku dzieje, przyklepując na zewnątrz jakiś tam puder czy ładny i popsikając się perfumami. Jak czyścimy zęby czy myjemy głowę, od czasu do czasu warto sobie to w środku, te wszystkie lita też wyczyścić. Można jeszcze takie białko, ale to nie podeszło, tak? Bo ono nie znaczy, tak, no to smak ma taki nie za bardzo. No spoko jak dynia. No. Ale jest odrebaczające, tak, że takie białko też można użyć. Śniadanko. Były dwa momenty, kiedy bardzo chciało mi się coś zjeść i to nie było coś złego. Na przykład była taka duszona kapusta z pomidorami. Chyba zgrzeszę, zrobiłam tak dobrą kapustkę z pomidorami, którą ugotowałam dla rodziny, ale ona mi strasznie pachniała i miałam na nią ochotę i pozwoliłam sobie ją zjeść. To była taka świadoma decyzja. Ja mogłam to wytrzymać. Ja w ogóle jestem dobra w wytrzymywaniu różnych dyskomfortów, ale obecnie na tym etapie życia ćwiczę sobie właśnie to słuchanie intuicji i niezamęczanie siebie jakimś takim rygorystycznym podejściem do wszystkiego. Tutaj nie ma cukru ani nic, to jest takie uduszono na wodzie, ale to tak po prostu dobrze pachnie. I powiem Wam, że jak jesteś mamą dwójki i żoną i cały czas gotujesz dla innych, to jednak jest to utrudnienie, więc na przyszłość takie różne głodówki lepiej planować, jak jesteście sami i Wam te zapachy Was nie kuszą. I już, kochany, już. Mały bardzo to uwielbia. I je, zaraz Ci dam, a Wiki odwrotnie schowała się do innego pokoju, bo jej tak bardzo to śmierdzi. Także widzicie, różni wszyscy jesteśmy, nie można niczego porównywać, nie można nikomu nic radzić tak naprawdę. Można się tylko dzielić tym, co Wy przeżywacie w konkretnej danej sytuacji i zmierzać ku czemuś dobremu. Tak mam nadzieję przynajmniej jest. Tutaj jest Twoja ławka, cześć, jak miło, że się przytulasz. Ojej, mogę nakręcić? To przytula, to przytula. A drugi agent, a gdzie Antosław? Antosław, robimy, ubijamy jajka. Brokuł na parze, jogurt grecki i troszeczkę z czosnkiem i troszeczkę proszonego słonecznika na górze, tak jak dowiedziałam się od którejś z Was, bo ktoś mi tak wysłał takie zdjęcie, że sobie zrobił i z tym słonecznikiem, bo to był mój przepis na brokuł. Ale tak widzicie, od Was też się uczę.
Więc tak, udało mi się, nie udało, nie wiem. Efekty są, czułam się lepiej, miałam więcej siły, więcej energii, jak gdyby coś, co nie trzeba udowadniać. Wiem, że mnóstwo z Was odżywia się dużo lepiej niż ja. Ja tworząc ten kanał, szczerze mówiąc, myślałam, że przyjdą tutaj osoby takie młodsze, którzy w ogóle nic nie wiedzą, ani tam o gotowaniu, ani o odżywianiu. A z tego, co czytam, to jesteście i starsi, i mądrzejsi nieraz, co mnie niezmiernie cieszy, ale też i nakłada pewną jakąś taką odpowiedzialność. Chodzę po wodzie, Jezus. Jeżeli spojrzymy, jak kiedyś się odżywiali nasi przodkowie, to oni co jakiś czas mieli post, tak? I też tego mięsa też nie było tak za dużo na stołach, bo i ten post, albo na przykład co piątek nic nie jeść. Ja Wam pod spodem zostawię kalendarz, jak ja wyliczam, to już mówiłam kiedyś, to jest według kultury wedycznej, wedyjskiej, jak po polsku powiedzcie. Są takie dni, 11 dni po nowiu, 11 dni po pełni. To jest, jeżeli zgodnie z rytmem księżyca, dzień, takie dwa dni w miesiącu, kiedy najłatwiej robić sobie albo głodówkę, albo jakieś takie oczyszczenie, czy ograniczenie czegoś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was z naszej malutkiej wysepki i do zobaczenia w następnym odcinku. Napiszcie, jak ktoś z Was coś takiego robił, czy robi na przykład regularnie takie oczyszczanie, czy ktoś na przykład przemywał sobie żołądek też tak jak ja. Napiszcie w ogóle, jak Wy dbacie o to swoje wewnętrzne piękno i czy też myślicie, że ono jest ważne. Pa, pa!